Jak co roku w rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem rządowego samolotu, na pokładzie którego znajdowała się delegacja do Katynia z prezydentem Rzeczpospolitej Lechem Kaczyńskim, pod bolszewicką tablicą pamięci o wszystkich jej ofiarach odbyło się spotkanie w hołdzie tym poległym. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. 13 lat, które upłynęły od momentu katastrofy, wcale nie zatarły w pokoleniu, które bezpośrednio przeżywało tę wielką tragedię, pamięci o niej i o ludziach, którzy byli jej ofiarami. Mimo tego, że minęło już 13 lat od tego fatalnego dnia, to nadal odczuwamy brak tych osób, które zginęły w tej katastrofie, w debacie społecznej, politycznej. I myślę, że czasami nadal jesteśmy zdziwieni, że ich nie ma już, że nie występują w telewizji, że nie możemy poznać ich opinii. Poczynając oczywiście od tych najważniejszych, od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, jego małżonki. W przeżywaniu pamięci o tamtej tragedii ważne jest m.in. to, że delegacja znajdująca się na pokładzie rządowego samolotu stanowiła pełen przekrój polskich środowisk społecznych i politycznych. Dla nas jest to ważne z powodów i patriotycznych, państwowych, bo rzeczywiście ta katastrofa jest wyznacznikiem pewnym historycznym, pewną cezurą czasową, ale też z powodów osobistych, ponieważ wiele z tych osób, które tutaj są, nazwiska ich umieszczone na tej tablicy, to są osoby nam znane, one bywały w Bolesławcu. Pamiętam takie wspaniałe spotkanie z Maciejem Płażyńskim chociażby i wiemy doskonale, że byli to patrioci. Patrioci rozumiejący swoją misję w różny sposób, bo to byli ludzie i lewicy, i prawicy. No oczywiście wśród nich wybitny mąż stanu, jakim na pewno był prezydent Lech Kaczyński. Wspominamy go szczególnie teraz w obliczu agresji w Ukrainie. Tablica poświęcona ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem powstała w Bolesławcu z inicjatywy Eugeniusza Jabłońskiego. Tablica ta wisi 7 lat. Bośmy ją w 2016 roku. Tablica jest inicjatywa moja jako pomysłodawca tego projektu. Pomysłodawcą i wykonawcą były firmy kamieniarskie. Ale chcę dodać, że złożyło się na tą tablicę ponad 400 mieszkańców Bolesławca. Należy się wielki hołd i podziękowanie właśnie społeczeństwu Bolesławca. Ja tylko się przyczyniłem do tego, że ona powstała. Tablica smoleńska umieszczona jest na miejskich murach obronnych przy ulicy Kubika. W tym miejscu znajdują się też inne upamiętnienia, które odnoszą się do historii Polski. Jest tam tablica poświęcona polskim sprawiedliwym wśród narodów świata i tablica poświęcona dzieciom. Warto o tym pamiętać, że mamy takie miejsce w Bolesławcu, w którym można usiąść, można się zadumać, można złożyć kwiaty, można zapalić znicz, można pomyśleć o historii polskiej, można pomyśleć też o przemijaniu, co w przypadku akurat Świąt Wielkiej Nocy na pewno jest bardzo pomocne przy przeżywaniu tych świąt, więc cieszę się bardzo, że mogliśmy w taki skromny bardzo sposób, bez jakichś wielkich demonstracji, być tutaj dzisiaj razem. Tablica smoleńska, na której widnieją nazwiska wszystkich ofiar katastrofy, ma wymiary 2x3 metry i waży ponad tonę. Pod nią na zakończenie spotkania zebrani w tym dniu złożyli kwiaty i zapalili znicze.